Nie pożyczaj dobry zwyczaj, już po fakcie z tym. Dalej lecę przez osiedle, słyszę w oknach beat. Mam plan, plan. Co dzień uczę się żyć, nigdy sam. Elo Eme, Elo Dix. Tu gdzie sny, to powód bym się dalej dziś. A gdy czujesz, że nie tak jest jak miało być, zmieniaj, przestań godzić się, będzie byku git. Niech nie braknie wam odwagi, pozdrowienia Dix. Mamy to. Połączenie dwóch pasji jest bardzo ciężkie, ale według mnie dla chcącego nic trudnego. Trzeba się wyrzec pewnych rzeczy, na pewne rzeczy postawić. Sen, regeneracja, treningi. Nie ma co oszukiwać, muzyka w tym momencie przeszła na drugi plan. Federacji jest wiele, jak sami wiecie, powód jest prosty. Jesteśmy w domu. Ja mam jeden cel, taki duży cel, o którym jeszcze głośno nie mówię. A mam nadzieję, że to nie będzie jedna walka, tylko droga po pas. I po prostu, Rafał, stoisz na tej drodze. W ostatniej walce jest w ciągu treningu i stale polepszamy jego grę i jestem pewien, że pokaże kilka nowych elementów w swojej grze, bo już podczas ostatniej walki nie pokazał wszystkiego, co potrafi. Teraz już jest mądrzejszy i dość bardziej doświadczony. Szukam 100% takich taktycznych ataków, gdzie wiem, że zostaną wykorzystane w walce, jak i w parterze, jak i w stójce. Jeżeli takie rzeczy zauważam, to wtedy uważam, że ten trening zrobiłem w 100% dobrze. Obydwaj pokazali kondycję, więc wiem, że Rafał raczej kondycyjnie nie padnie. Wiadomo, tańczy cały czas, to jest taki sport, że tak powiem, bardzo jak dla mnie cardio, gdzie tam ta wydolność na pewno jest na wysokim stopniu, więc tutaj raczej go nie będę starał się umęczyć. Będzie punktowanie, będą mocne ciosy. Będziemy szukać przewag, może kończenia, zobaczymy. Widziałem obrotówki. Obstawiam, że pójdzie na przekór i będzie szedł po nogi. Tym razem nie będzie kopał, więc na to też będę go to wyrawał. Nie bój się. Razem z Tito robimy coś dobrego dla dzieci. Przybliżamy im atmosferę rajdów, przybliżamy kłady, pokazujemy, że świat może składać się również z wielkich sportowych wyzwań i że może być niesamowicie atrakcyjny. Staramy się choć trochę wzmocnić serducho Tito, które tym dzieciakom pomaga. Super było oglądać niesamowity uśmiech na twarzach tych wspaniałych dzieci, kiedy mogli siadać na te motory od Rafała Sonika i po prostu ta radość, ta energia na twarzy, po prostu serce unosiło się do góry, jak te dzieci się cieszą tym dniem. Rafał, wszyscy wiemy, że jesteś dobrym człowiekiem, ale w klatce będziesz w roli przeciwnika, a ja przeciwników usuwam. Game over. Restu, ty rymujesz, ja tańczę. Dajmy dobre show w klatce. Druga gala FFF już w sobotę, 21 grudnia w Zielonej Górze.